2013 jest, mam nadzieję, że nie będzie pan na tej, bo tutaj z Jankiem już taką formułę przyjęliśmy, więc witamy Cię, Dawidzie, pośród prelegentów. Dawid Błaszkiewicz to politolog, historyk, dziennikarz, publicysta ekonomiczny, obserwatora gospodarczego, niegdyś redaktor młodzieżowego portalu Gazeta Kongresy, członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz prezes Stowarzyszenia Racja. Zgadza się? Dokładnie. Dobrze. Przechodzimy do dyskusji. Myślę, że formuła będzie taka, że początkowo tutaj postaram się zadać parę pytań takich wprowadzających, a następnie przekażę też głos Państwu. Jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, to poproszę o podniesienie ręki. Ja tutaj sobie zanotuję i mam nadzieję, że w takiej jakiejś ustalonej przeze mnie kolejności, w zasadzie kolejności podnoszenia rąk, uda mi się przekazywać Państwu głos. I teraz tak. To, co jakoś w swoim przemówieniu mnie dotknęło, to to, że właśnie zachęcam do tej rewolucji. Nie wiem, czy moim, czy może pana Dawida, pewnie będzie tutaj jakaś polemika potrzebna, natomiast nie wiem, czy to droga rewolucji zawsze jest taka potrzebna. To jest może bardziej takie filozoficzne pytanie, ale czy właśnie ta bardziej konserwatywna strona jakiejś takiej ewolucji też jest możliwa i czy też nie jest potrzebna, czy tylko jest potrzebna ta rewolucja. Może panie Dawidzie, pan oddał głos. Czy ewolucja w systemie takim lokalnym, aby zaangażować się w taką bezpośrednią demokrację, jest możliwa? Rewolucja jak najbardziej jest możliwa, tylko uważam, że niekoniecznie zawsze jest wymagana. Jeżeli chodzi o polski system prawny, to mamy bardzo dużo narzędzi, jeżeli chodzi o partycypację ludności lokalnej w demokrację lokalną, tylko musimy ją umiejętnie wykorzystywać. Zachęcać ludzi do korzystania z opcji informacji, dostępu do informacji publicznej. Wielu ludzi po prostu nie wie, że może z tego korzystać, nawet jak nie jest organizacjami. Często samorządy się zasłaniają tym, że pan nie może, też pan jest organizacją trzeciego sektora, czy jakąkolwiek inną, ale informacje, dostęp do informacji publicznej posiada każdy z nas. Ogólnie potrzebujemy, tak jak właśnie Instytut Demokracji Bezpośredniej, podnosić świadomość obywatelską tego, że możemy działać. Oczywiście bardzo trudno jest działać w pojedynkę i po to między innymi powstają różnego rodzaju organizacje trzeciego sektora, jak Stowarzyszenie Racja, czy chociażby tutaj organizacja pana Jana. Ponieważ jeżeli się organizujemy, tym bardziej jakąś pracę czy działania, które są bezpłatne, możemy współpracować z szeregiem ludzi, którzy znają się na różnych dziedzinach, bądź mają więcej czasu. Teraz oczywiście żyjemy w takich czasach, gdzie każda minuta czy każda godzina jest na wagę złota, czy raczej na wagę wypłaty. I każdy po prostu chce mieć lepszy standard życia, rozwijać się i awansować społecznie w ten czy inny sposób. I bardzo często wielu ludzi po prostu rezygnuje z działalności społecznej na rzecz pracy czy rozwoju kariery, co łatwiej pogodzić, jeżeli działa się w takich strukturach, że jeżeli nawet mamy w życiu taki okres, w którym nie możemy się zaangażować wystarczająco, to nasze potrzebne projekty nie wygasną, ponieważ będą ludzie, którzy pomogą nam to kontynuować. Dlatego uważam, że rewolucja niekoniecznie, ale większe zaangażowanie obywateli, większa dostępność do informacji oraz kontrola społeczna, którą ogólnie postuluje Polska Sieć Ekonomii, do której również należy, nie tylko w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym, ale także społecznym, nie tylko do jednostek samorządu terytorialnego, ale ogólnie instytucji państwowych, czy to na poziomie lokalnym, czy ogólnopaństwowym, jest bardzo istotna i przez to, że ludzie mogą patrzeć na ręce władzy, wtedy możemy wystrzegać się pewnych nieprawidłowości, bądź nawet zduszać pewne nieprawidłowości w zarobku, ponieważ władza będzie bardziej ostrożna w odniesieniu do tego, co poczyni. Ja to samo. Tak. To jest oczywiście, aby też wpisać na pytanie, ale to jesteśmy może zapisać. Oczywiście jest, nie mówię, że jest tylko jedna strategia wpływu i na naszą rzeczywistość lokalną. Myślę, że tych strategii jest wiele i to zależy od tego, kto będzie miał jaki temperament i filozofię działania politycznego, tak jak powinien obrać. Jest taka strategia entryzmu, że tak powiem, czyli wchodzenia w jakieś organizacje, zapisywania się do partii politycznych, startowania w wyborach z jakichś komitetów. Ja to nie jest tak, że ja absolutnie taki sposób działania uważam za nieskuteczny, czy nie jest to forma, z której trzeba korzystać. Tak? Jest bardzo dużo ludzi z ruchów miejskich, które po prostu weszły do partii politycznych, stała się Hanna Gill-Piątek chociażby, ta, która jest przymierzona do wiceministra, która się zajmie budownictwem mieszkaniowym. Tak? To jest taka postać, która się kojarzy dobrze i okej. Okay. Ale są też inne sposoby, tak? Jest to, co wy robicie w Polskiej Sieci Ekonomii, czyli właśnie zmiana
przesuwanie tego dyskursu, tak, zmiana języka publicznego, tak, czyli właśnie wrzucanie, no chociażby ostatnio wasz list o, tak, o tym, że warto się zadłużać, tak, wszyscy mówią, nie, absolutnie, dług publiczny to najgorsza rzecz na świecie, ale nie, w niektórych sprawach warto się zadłużać, jeśli to, bo warto się zadłużać, jeśli chodzi o budowę instytucji publicznych, o edukację, o usługi publiczne, tak, i to jest absolutnie też fajna droga. Ale będę bronić w tym sensie tego, co ja robię, tak? Bo to też jest skuteczne, jak się wydaje, tak? Jeśli chociażby mówiliśmy o tym, ja mówię o Januszu Palikocie, tak, o jednym z najprominentnych obywateli Lublina, tak? No to ktoś musiał po prostu powiedzieć, że kur jest nagi, tak? Znaczy, ktoś musiał przerwać to zasłonę milczenia wokół tego człowieka i tego, co on robi. I tak i czasem potrzebny, po prostu jest, wydaje mi się, jest potrzebny wstrząs, ale absolutnie są różne sposoby i różne metody i każda z nich, myślę, jest ważna, jeśli gdzieś ten interes publiczny i jest, myślę, na wszystkim na sercu. Dobrze. No, na pewno wszystkim nam zależałoby, żeby tych osób było coraz więcej zaangażowanych społecznie, żeby te instytucje trzeciego sektora się rozwijały, żeby świadomość społeczna rosła. No tylko problem jest taki, że no jest problem z tymi ludźmi, tak przynajmniej się wydaje, żeby oni jakby dołączali do tych instytucji. To, co pan Dawid powiedział o tym, że fajnie, jeżeli po nas ktoś przejmie dany projekt, albo będzie kontynuował, no to w rzeczywistości wydaje mi się, że czasami jest to naprawdę trudno. Czy pani może Dawidzie, możemy wyróżyć jakiś taki główny problem dla ludzi, żeby się właśnie bardziej zaangażować społecznie? Co ich tak naprawdę blokuje przed tym? Uważam, że tak jak wspomniałem wcześniej, przede wszystkim jest to brak czasu na angażowanie się społeczne. To jest główna bolączka. Nie oszukujmy się, każdy z nas musi zapłacić rachunki albo mieć z czego żyć. I jeżeli ktoś chce naprawdę zaangażować się w pełni w jakieś działania trzeciego sektoru czy działania obywatelskie, to musi mieć po prostu pensję. Często jest tak, że trzeci sektor czy organizacje trzeciego sektora nie mają za co wypłacać na przykład pensji dla swoich działaczy. I to ogranicza bardzo ich działania. Często też wielu ludzi traktuje działanie w trzecim sektorze czy działania obywatelskie jako hobby po prostu, że jest pewien okres w życiu, na przykład idzie się na studia, studiuje się, ma się trochę więcej czasu i wtedy również angażuje się w życie studenckie oraz w życie lokalne. Później z czasem przychodzi trochę pewnie monotonia, wypalenie pewnego rodzaju, bo często ludzie mogą po prostu odbić się od ściany. Bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś chce prowadzić stowarzyszenie, które kontroluje jego jednostkę samorządu terytorialnego, powiedzmy miasto powiatowe, to może się spotkać z wieloma nieprzyjemnościami na tej drodze i później po prostu człowiek myśli, po co mi to jest, co ja z tego mam, czy to jest naprawdę tego wszystkiego warte, albo się wyprowadzi do innego miasta, albo skupi się na swojej karierze i wtedy ma po prostu spokojne życie, a często ludzie nie lubią żyć w stresie. Niektórzy są po prostu też do tego, może nie urodzenia, ale widzą w tym większą misję, że mimo tego, że na przykład są ciągami po sądach, mimo tego, że mogą być czasami zastraszani na różne sposoby, no to i tak w pewien sposób myślą, że ja coś dla dobra swojej lokalnej społeczności, czy szerzej, później przyszłość dla Polski coś zrobię. I uważam, że przede wszystkim w obecnych czasach problemem jest brak czasu. Jasne. Będziesz musiał poprosić, bo jest każdy swój problem, będzie przeżył na spadek. No na pewno czas jest ważny. Zastanawiam się nad tym, czy kwestia tej też przeszłości naszego kraju, w którym odpowiedzialność za dobro wspólne miała taki wypaczony trochę charakter, prawda? Wszyscy się bardziej, przynajmniej ja to tak do końca dotychczas rozumiałem, że myśląc o jakimś dobru wspólnym, o państwie, ludzie mieli przeważnie no, taki obraz terroru jakiegoś, prawda, systemu, układu, który bardziej zabiera niż działa na rzecz dobra wspólnego. Dokładnie. Podejrzewam, że to też ma jakiś wpływ. Ja teraz oddam tutaj głos, możesz się jakoś do tego odnieść. Czy oprócz czasu właśnie ta nasza, jakoś brak tych takich tradycji może działania samorządowego, działania lokalnego też ma swoje znaczenie. No i też prosiłbym Cię o jakieś takie usytuowania tego zaangażowania lokalnego w kontekście tych ostatnich wydarzeń, sprzed kilku lat, takich jak
inflacja, czy rząd, no może w ogóle rządy Prawa i Sprawiedliwości, które od 8 lat mamy już za sobą. Kwestia pandemii, w której ludzie też no, ograniczali swoją aktywność i nie wychodzili z domów. To wszystko miało, prawda, wpływ na to, jak działa nasze życie, jak wygląda nasze życie na co dzień. Czy widać dla Ciebie jako człowieka, który jest zaangażowany, czy widzisz jakąś różnicę przed tym, jak to było wcześniej, jak to jest teraz? No, jeśli chodzi o rządy Prawa i Sprawiedliwości, no to chyba mamy renesans demokracji, tak? Znaczy, jeśli chodzi o frekwencję wyborczą, czyli mamy 75% frekwencji, no nie, jest to też niespotykana historia tak naprawdę, która nas stawia no, na równi z państwami zachodnimi, jeśli chodzi o zaangażowanie obywatelskie. Jest to no coś niewiarygodnego, jak pomyślę sobie, że jak ja wchodziłem, że tak powiem, na rynek wyborczy, to frekwencja 40 parę procent to była norma, tak? Frekwencja wokół referendum konstytucyjnego w Polsce w 2007 roku nie wyniosła 50%, a dzisiaj proszę bardzo, tak? Mamy 75% frekwencję i strona opozycyjna, która będzie teraz rządzić, no wykonała dużą pracę, tak? Zbudowała to, co miało wcześniej Prawo i Sprawiedliwość, tak? Czyli nie mówię tutaj o najpierw był KOD, potem były jakieś tam organizacje pilnowania wyborów, później były jakieś ruchy wokół sędziów, no tego było całkiem sporo. Pytanie, czy to się oczywiście przełoży, super istotna sprawa, czyli strajk z tego wokół zakazu aborcji, czyli jakby mieliśmy ogromne fale zainteresowania i aktywności obywatelskiej, no pytanie, czy to się przełoży na, czy to nie jest tak, że no, teraz już osiągnęliśmy cel, tak, no to w takim razie możemy zrezygnować z tego. Lasy, na przykład, to jest kolejna rzecz na przykład, tak, to jest coś, co obserwowałem też z ogromną satysfakcją, tak, czyli ogromny ruch wokół obrony rachunkowej polityki gospodarczej w lasach państwowych, tak, więc mi się wydaje, że za Prawa i Sprawiedliwości w tym sensie wydarzyło się sporo dobrego. No i oczywiście pytanie, co teraz te organizacje zamierzają robić i działać dalej, jak to się zamierza przełożyć też na lokalne samorządy, czy będzie mieć znowu jeszcze bardziej zabetonowane, czy może jednak jakaś coś się tutaj w tej kwestii zmieni. Więc ja uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o aktywność obywatelską. Jeśli chodzi o samą taką aktywność w sensu właśnie tutaj mówiono o braku czasu czy jakichś barierach wejścia, tak? No jest, ja się kiedyś zastanawiałem, czy po co mi to wszystko, a potem odkryłem, że mam ADHD i że po prostu muszę być cały czas tym zajęty. Po prostu i być może jest też tak, że jak patrzy się na, jak myśmy załapowali organizację, to rzeczywiście byliśmy taki, była nadreprezentacja ludzi na studiach i potem oczywiście byli ludzie, którzy już byli na emeryturach, tak? Gdzieś faktycznie brak czasu, brak możliwości, jak się ma rodzinę, dzieci i tak dalej, no to jest coś, co jednak bardzo utrudnia w dużym stopniu i tworzy potrzebę tego, żeby jednak pewnego rodzaju działalność obywatelską sprofesjonalizować. Tu mamy też do czynienia z tym, że jakby cały czas mi się zarzuca, że ja jestem nie robię nic, nie robię i mam iść do roboty i coś przyjmą z tą, więc nie jest to też, pokazuje to też, jak niską cenę społeczeństwo, przynajmniej duża część tego społeczeństwa traktuje z pracę społeczną, tak? Nie uważa część pracy społecznej za pracę, tak, w tym sensie, tylko że to musi być hobby, tak, że to nie możesz tego robić jako pełen zawód, jako coś, co robisz full time job, tak, tylko to jest, musi to być twoje hobby i właściwie nie wiadomo, z czego możesz żyć, nie? Więc ta profesjonalizacja jest bardzo istotna i tylko problem oczywiście pojawia się tutaj taki, że mamy dwie ścieżki, jakby, tak, że z jednej strony mamy ścieżkę, którą uprawia, tak jak mi się wydaje, przynajmniej ja lubię czeki, jaką ja uprawiam, czyli po prostu crowdfunding, zbiórki społecznościowe, utrzymywanie przez społeczność, czyli budowanie społeczności wokół tych społeczności, pozyskiwanie finansowania. Jest to niezależne faktycznie i to może działać i to myślę, że to działa bardzo, bardzo dobrze, przynajmniej w moim przypadku. Ale też mamy tę drugą ścieżkę, tak? Czyli granty, konkursy i tego typu inne rzeczy. I tu się pojawia oczywiście problem, tak? Bo organizacje, które za bardzo wchodzą w logikę pozyskiwania grantów, zamieniają się, my to nazywamy grantożercami, czy osoby, czy tak, ten cała NGO-izacja, tak, pewnych problemów społecznych, także jakby trochę to się wydarzyło, mam wrażenie, też na przykład ze strajkiem kobiet, także jakby zamienił, że był to ruch, który mógł być właśnie ruchem obywatelskim, a zamienił się w kolejnego NGO-sa, tak, który nie bierze granty, który ma biura, który bardziej się zajmuje jakby logiką instytucjonalną, budowania wokół tego jakichś tam działań, że tak powiem,
no, takiej profesjonalizacji, ale w stronę tego, co grantodawcy oczekują, co oczekuje ode mnie ten, kto rozpisuje konkursy, kto, jak, i dostosowanie profilu organizacji. I gdzieś ta misja tej organizacji potem się gubi, tak? I to jest problem. Więc moim zdaniem najlepiej mieszać te jeśli chodzi o profesjonalizację, najlepiej mieszać te dwie drogi, tak? Czyli z jednej strony budować wokół swoich działań społeczności, od razu mówić, że to wymaga pieniędzy, to nie jest za darmo i to nie może być za darmo. Może ludzie, którzy się tym zajmują, muszą też dostawać często wynagrodzenia, a z drugiej strony obiegać się o te konkursy, obiegać się o te granty, ale nie pozwolić na to, żeby logika grantowa przejęła w ogóle sposób funkcjonowania całej organizacji. Okej, okay, no z jednej strony trochę mnie zaskoczyła ta wypowiedź dotycząca tego, że Prawo i Sprawiedliwość wpłynęło, ich rządy wpłynęły na rozwój demokracji. Ja może z takiej swojej perspektywy, czyli może osoby zupełnie szarego obywatela, śledząc media i wyrabiając sobie jakąś opinię na temat polityki i tego, co się dzieje w naszym kraju, odnosiłem często wręcz przeciwne wrażenie, że przecież jest opozycja, która mieni się mianem prodemokratycznej. Okej, okay, w porządku. Frekwencja podczas wyborów była bardzo wysoka. Powstał ruch starych kobiet. Natomiast czy to wszystko nie wynikało z tego, że jakby rządy Prawa i Sprawiedliwości prowokowały po prostu społeczność do większego zaangażowania swoimi takimi kontrowersyjnymi działaniami, czy to nie było bardziej po prostu działanie przeciw Prawu i Sprawiedliwości niż to, że Prawo i Sprawiedliwość rozwijało struktury lokalne i wzmacniało demokrację lokalną? Czy to nie wynikało po prostu z tego, że obywatele byli oburzeni po prostu tym, jak wygląda rzeczywistość i po prostu wychodzili na ulicę właśnie tak, jak to było w przypadku tej zmiany, prawda, prawa aborcyjnego? No nie wiem, takie mi się nasunęły pytania, więc Dawidzie, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście poprawiło demokrację bezpośrednio? To ja odpowiem w taki sposób, że zgadzam się z panem Janem. Też działanie przeciw również jest działaniem oddolnym i to można powiedzieć, że najbardziej impulsywnym i najbardziej pokazującym tendencje społeczne. Jednak to nie jest tylko działanie przeciw. W 2015 roku mieliśmy około 100 tysięcy organizacji pozarządowych, a w 2022 chyba około 140 tysięcy. To jest wzrost o 40%, więc on nie jest mały. Dodatkowo, w moim odczuciu przynajmniej, przez ostatnie 8 lat do organizacji trzeciego sektora wpłynęło więcej pieniędzy niż wpływało wcześniej. Tutaj między innymi przez te granty, o których Jan wspominał. Można słusznie, czy mniej słusznie nazywać pewne instytucje grantorzewcami, jednak wiele powstało dość ciekawych inicjatyw właśnie za te pieniądze. Nie wiem, czy nawet Instytut Demokracji Bezpośredniej nie uzyskuje jakiegoś grantu w ministerstwa albo... Chyba tak, są to spory tutaj. Ale też na przykład jako członkowie Stowarzyszenia Racja byliśmy na szkoleniu administracji pod kontrolą, gdzie właśnie za pieniądze z grantów mogliśmy uczestniczyć w typu spotkań, gdzie szkoliliśmy się w tym, jak nadzorować właśnie lokalne samorządy terytorialne, jak korzystać z dostępu do informacji publicznej, jak sprawdzać, co jest zgodne, co niezgodne z prawem, czy jak wywierać większą presję właśnie na samorząd terytorialny, aby słuchał się bardziej obywateli. Więc tutaj można powiedzieć, że tak. Był opór obywateli na pewne rozwiązania rządu. Komitet Obrony Demokracji formował się praktycznie po wyborach i przez długie lata protestował przeciwko władzy, czy inne organizacje tego typu również protestowały przeciwko pewnym zmianom wprowadzanym przez PiS. To jest również ruch oddolny i w pewien sposób starający się demokratyzować tej debatę publiczną, czy pokazujący, że my jesteśmy obywatelami, nam się to nie podoba. Więc to również jest pewnego rodzaju aktywizm. Rekordowa frekwencja wyborcza w wyborach to też na pewno jest wynik tego, że nam się PiS nie podoba, my chcemy PiS usunąć od władzy i tutaj można powiedzieć, młodzież bardzo się zaktywizowała w tych wyborach. Wcześniej nie było widoczne aż taki aktywizm młodzieży jak w tych wyborach. Tylko właśnie, czy to były świadome decyzje polityczne, czy przeciw wobec władzy? Myślę, że to jedno i drugie naciskiem na sprzeciw wobec władzy. Przypomnę, że w 2015 roku to PiS wygrał.
krytyka wśród młodzieży mimo wszystko, gdzie młodzież miała dość po prostu rządów PO-PSL i stwierdziła, że ona chce coś zmienić. W rozwoju młodzież właśnie ma w sobie tą energię, tak kolokwialnie nazwę, żeby zmieniać świat w ich mniemaniu na lepsze, mimo że czasami po prostu jeszcze tego świata nie do końca rozumie. Ja tylko może dodam, że w mojej ocenie konflikt jest istotą demokracji, tak? Jakby i konflikt jest czymś, co napędza emocje, buduje osie podziału, każe się konfrontować z różnymi innymi wizjami i tak rzeczywistością. Więc jakby wydaje mi się, że właśnie z tym, co my mieliśmy na przykład do czynienia, jakby zarządów, szczególnie pod koniec, myśmy zaczynali działalność właśnie pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to było coś, co pamiętam, że była taka książka, koszmar partycypacji. I to była taka sytuacja, że właśnie strategia władzy politycznej, która chce wciągnąć, zasymilować konflikt poprzez różnego rodzaju pozorowane konsultacje, pozorowane właśnie działania i na przykład długo nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że ten budżet obywatelski jest tak popularny w Polsce, tak? Że jakby, że w Polsce, to jest, jak spojrzycie na Europę czy na świat, to w ogóle budżet obywatelski nie jest aż tak popularny, a w Polsce to zostało wpisane do ustawy w ogóle, tak? Jakby, i myślę sobie, że można to spojrzeć w ten sposób, że właśnie to jest pewnego rodzaju forma, dobra, dajmy im ten 1-3,5% budżetu. Nie chodzi się tam o tym rzeczami, które samorząd powinien sam zajmować się, czyli nie wiem, najczęściej to są projekty, jak patrzę na te projekty, które wygrywają w budżecie obywatelskim, to są rzeczy, które powinien ten samorząd robić do jakby założenia, tak? Jakieś graffiti, doposażanie bibliotek, łazienki, remonty, chodniki, przejścia na pierwszych, nie, to są rzeczy, którymi powinien się zajmować ten samorząd, jakby, a czego na to nie ma pieniędzy, tak? No i dlaczego to nie wzbudza, prawda, nie wzbudza jakichś tam procesów politycznych, nie? No to dajmy ten 1% tego budżetu i uspokoimy, tak? Więc jakby, więc w tym sensie partycypacja i właśnie takie myślenie właśnie w ten sposób, tutaj dajmy grant jakiś właśnie tutaj z różnych konsultacji, bo tak, i tak zrobimy potem co chcemy, no że to jest właśnie takie wymazywanie konfliktu przestrzeni politycznej, a wydaje mi się, że absolutnie ten konflikt jest dla demokracji ożywczy i oczywiście nie przeradza się przemoc fizyczną, no ale po to mamy właśnie samorządy, spodobamy rady gmin, reprezentację polityczną, no żeby właśnie już się nie bić po mordach, tylko, że tak powiem, kłócić się w gremiach przedstawicielskich. Okej. Nie bo ja sobie po prostu myślę o tym, że, no nie wiem, znowu, słyszy się w mediach o tych tendencjach PiS-u, może ja tak po prostu będę mówił trochę populistycznie, no, ale będziecie mieli szansę skonfrontować te moje, może nawet nie moje, tak staram się po prostu postawić trochę propozycji do was. No mówiło się, że przecież PiS ma takie centralistyczne tendencje, że nie doinwestowuje tych samorządów. No okej. Okay, podaję przykład, że jest więcej tych inwestycji w samorząd, no ale z czego wynikają w takim razie takie zaszuty wobec PiS-u, tak? Że obsadza wszędzie swoich ludzi, to jest takie pytanie pierwsze. Natomiast drugie, tak, czego możemy się spodziewać po zmianie władzy, jeżeli powiedzmy, że nawet te tendencje prodemokratyczne wynikały z niechęci do PiS-u, no to może możemy liczyć teraz tylko na to, że jeżeli jest zmiana władzy i wybory wygrała opozycja, mówiąc tak w cudzysłowie, no to w sensie takim, że opozycja składa się z różnych partii i tak dalej, no to może możemy się tylko spodziewać czegoś lepszego, że możemy spodziewać się tego, że demokracja bezpośrednio wchodzi w okres rozkwitu. Co nas czeka po wyborach? Ja bardzo bym chciał, żeby czekała nas rozkwit. Ja jestem na przykład osobą, która dostaje za to bardzo od mojej lewicowej banki po głowie. Jestem na przykład ogromnym zwolennikiem referendum w sprawie aborcji. I osobiście uważam, że działalność właśnie demokracja bezpośrednia, wychodzenie do ludzi, przekonywanie ich, zbieranie podpisów, że to są wszystko rzeczy, które są mega ożywcze i super istotne dla demokracji. Więc czy tak się wydarzy?
Nie wiem, no chciałbym, żeby coś takiego się zadziało. Nie wiem jak u was w Lublinie, no na przykład u nas inicjatywa obywatelska trzeba zebrać aż 15 tysięcy podpisów. Jak chcieliśmy zebrać podpisy, to właśnie może zaczniemy zbiórkę właśnie pod zakazem sprzedaży nocnej alkoholu w Warszawie, ale że te progi wejścia są strasznie wysokie. I tak samo jest z referendum, że trzeba zebrać 500 000 podpisów, a potem Sejm może to odrzucić, a potem ludzie mogą na to nie pójść i w ogóle jest próg ważności. Nie wiem, ten próg ważności w referendum moim zdaniem jest idiotyczny i nie powinien być żadnego progu ważności, tak? Jakby, bo wtedy panuje taka idiotyczna po prostu, zamiast przekonywać się, że druga strona, zamiast przekonywać pierwszą stronę, że coś ma sens albo nie ma sensu, no to się przekonujemy na to, żeby zostać w domu, tak? Czyli na to, żeby zdezaktywować tych obywateli, żeby... No i wydaje mi się, że coś niedobrego bardzo się zadziało. To referendum było bardzo instrumentalnie wykorzystane przez PiS w tych ostatnich wyborach. To było mega niefajne, że akurat tak do tego rząd podszedł, bo było moim zdaniem dużo tematów, gdzie można by naprawdę referendum też przeprowadzić, czy to iść nie aborcja, to na przykład nie przyjedzie euro w Polsce, tak? Wydaje mi się, że to jest absolutnie temat, który powinien być obiektem referendum, ale przed tym powinny być debaty, dyskusje i tak dalej, a nie, że wrzucamy coś i robimy taką akcję, agitkę polityczną, a potem będzie druga strona nawołuje, żeby po prostu to zbojkotować. No dla mnie to jest... I tak samo było z referendum w Warszawie, tak? Jeśli chodzi o odwołanie pana Grunkiewicz-Walc, że właśnie nawoływałem wtedy, żeby nie iść na referendum, no i wtedy się nie udało odwołać pana Grunkiewicz-Walc. I w Lublinie też było takie referendum, tak? Gdzie również ta frekwencja nie była wystarczająca, mimo że znakomita większość, jak rozumiem, chyba tam ponad 60% mieszkańców się powiedziało przeciwko temu, więc dlatego uważam, że próg ważności referendum powinien być zniesiony, a to po prostu wymaga instytucjonalnych zmian. A jeśli chodzi o nepotyzm, no tak, to jest to patologia po prostu polskiego życia publicznego, tak? I ona jest z kadencji na kadencję coraz większa, no jest to bardzo ciekawe, co ta nowa władza zrobi. Patrząc na samorządy, z których się ta władza też wywodzi, no to tam nie jest najlepiej, tak? No jakby sytuacja nie jest za dobra, więc nie spodziewałbym się jakichś wielkich niestety zmian i słabość instytucji, w tym w sensie służby cywilnej, tego, że właśnie nie ma tej ciągłości państwa, to jest jeden z moim zdaniem głównych przyczyn, do którego to państwo jest takiego kartonu, jakiego jest. Dziękuję. No ja nie spodziewam się, wolę nie mieć oczekiwań, żeby ludzie się nie rozczarować. Jeżeli chodzi o to, że na przykład w postulatach Platformy Obywatelskiej słyszymy o tym, że należy likwidować NIF, który jest jedną z instytucji, która naprawdę sporo pieniędzy... NIF. Narodowy Instytut Wolności. A. Który rozdziela granty i dotacje z budżetu do organizacji trzeciego sektora po co w 2018 roku i przez niego przepływają naprawdę spore pieniądze. Oczywiście abstrahujemy tutaj o takich aferach dla Polski i tym podobne rzeczy, bo to jest oczywiście patologia, którą trzeba tępić i do której potrzebna jest społeczna kontrola takich rzeczy. Jednak sam przepływ tych pieniędzy do organizacji trzeciego sektora naprawdę mógł ułatwić bardzo wiele dla tych organizacji. Chociażby w 2015 roku chyba 55% organizacji deklarowało, że wypłaca pensję swoim działaczom, nie wszystkim, ale przynajmniej niektórym, a w 2021 było to już 65%, czyli to jest wzrost o 10% czyli no, całkiem spory. I tutaj po prostu odnoszę wrażenie, że jak coś jest pisowskie, to jest na pewno złe, jak jest złe, to trzeba to likwidować. I pewnie na miejscu niewolu koalicja postawiłaby jakąś nową instytucję, tylko trzeba było nowych ekspertów, doświadczenie musieliby zbierać od zera i kompletnie by to zaburzyło cały rytm rozdawania grantów dla trzeciego sektora. Jeżeli chodzi o referenda, ja bym bardzo chciał, żeby one pojawiały się częściej, podobnie tutaj jak mówiłam, w takich dość sprawach, które dzielą na nich dość potężnie. Referendum myślę, że mogłoby w pewien sposób nas trochę uspokoić. Ale patrząc również na doświadczenie, które płynęło z poprzednich dwóch kadencji władzy PO-PSL, no to wątpię, żeby referenda były przeprowadzane częściej niż do tej pory. Pamiętamy, że w 2015 roku również mieliśmy referendum, które zainicjował Bronisław Komorowski. Pytania były znacznie lepiej dobrane niż teraz w 2023 roku, ale również to referendum miał czysto polityczny wymiar, przedwyborczy polityczny wymiar. Pamiętam jedno, chociaż pytanie Komorowskiego. Tak, chodzi chociażby o jedno okręgi wyborcze, o finansowanie partii z budżetu jak do tej pory. A co Platforma w ogóle z tym referendum, z tymi głosami, które dotyczyły jednomandatowych okręgów wyborczych? Znaczy te referendum nie miało progu ważności? Tak, nie miało progu, ale co wcześniej, kiedy uzyskali te miliony głosów za jednomandatowymi okręgami? Co zrobiła ta partia z tym? No, nie mamy jednomandatowych. No właśnie, co on zrobił z tymi podpisami?
Nie wiem, czy to jest tylko. Zmielili je do takiej głośności. A, znaczy po prostu wszystkie podpisy również trzeba niszczyć, bo to jest, jest wymagłe. I potem zostało takie pytanie. Nie, no były wyrzucone głosy, tak? Tak, to były trzy głosy, to śmieci się zostać. A to znaczy, jeszcze jedno pora. Nie, to skończy mi teraz oprawę głośno. Pana, który tak zaczepia, to troszkę politycznie młody człowiek jest, więc chciałabym go zapytać, bo ma takie nadzieje w związku z tą zmianą władzy. Czy pamięta pan tak zwany ruch Donald Matole i tego człowieka, Dobrzański, Dobrzyński, tego człowieka, który siedział 30 miesięcy w areszcie wydobywczym? Czy zna pan tę sprawę w jarze, pan profesor? Nie. Kontynuując jeszcze tutaj odnośnie właśnie tego PiSu, że słychać, że zawłaszcza państwo, że niszczy demokrację i tak dalej, no jest to niewątpliwe wiegłośne, ponieważ był rządem, prawda, i tutaj miał dostęp do spółek Skarbu Państwa, do innych instytucji i tym podobnych rzeczy. Jednak warto zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim odnośnie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej to jest 2018 rok. Dodatkowo zmiany wyborcze, zmniejszenie liczby okręgów wyborczych i podobne rzeczy również, no, moim zdaniem, przyczyniły się do wzrostu frekwencji wyborczej, która de facto PiS zrobiła, czyli reformy, no, można powiedzieć śmiało, prodemokratyczne, sprawiły, że PiS przegrał ostatnie wybory, reformy PiS-u. Jasne. Tutaj, tak jak mówiłem, będziemy przekazywać Państwu głos. Kojarzę, że Pan Przewodniczący, jeżeli tak mogę powiedzieć, chciał zadać pytanie. Jeżeli ktoś jeszcze chciał zadać już zadać, jak najbardziej zaraz podam mikrofon. To może w takim razie ostatnie pytanie ode mnie. Zbliżają się wybory samorządowe. Jak Pan wymyślał, co będzie głównym tematem, który będzie przewodniczył tej kampanii? Janku? Ja się obawiam niestety, że to będzie kontynuacja wyborów parlamentarnych, także że tutaj przede wszystkim w tych większych miastach i samorządach wojewódzkich, że podniemy jednak tą logikę partyjną, tak? Czyli z jednej strony słyszymy o tym, że ma być wspólny komitet do sejmiku właśnie na Lewicy, platformy, przynajmniej Lewica tego chce, dla mnie to jest niezrozumiałe, zupełnie chce wspólnego komitetu z Koalicją Obywatelską. Pewnie trzecia droga będzie się walczyć o samodzielność, ale pewnie to będzie skończy się tak pewnie jak w parlamencie dzisiaj, tak? Więc ja nie mam specjalnie wielkich nadziei. Teraz praktycznie większość czasu mieszkam w Krakowie, więc przeprowadziłem się, można powiedzieć, z Warszawy do Krakowa i tam się dzieją ciekawe rzeczy, bo tam faktycznie ciężka praca aktywistów, działaczy lokalnych, ruchów miejskich, dziennikarzy sprawiła, że Majkowski miał poparcie już rzędu około 10-15% i nie wystartował, tak? No ale z tego co widzę, to raczej w innych dużych miastach taka sytuacja raczej nie ma miejsca i nawet ten Sutry, który jest przez bardzo wielu krytykowany i atakowany i naprawdę już mnóstwo afer wyszło z jego udziałem w ciągu tych 5 lat, no, że raczej będziemy mieć do czynienia z jakiegoś rodzaju kontynuacją. Nie wiem, jaka jest specyfika lubelska i chętnie bym się dowiedział. No ale co mogę dodać? No, że te samorządy są tak, że jest pewnego rodzaju petryfikacja tego, co się dzieje. Tak? Jakby i dla mnie fakt tej kohabitacji, która istniała jeszcze między PiS-em a Platformą w tych dużych miastach, on często miał naprawdę niezłe rezultaty. Dzisiaj była taka sprawa w Chorzowie, gdzie radni miasta chcieli zabudować część parku Śląskiego i wojewoda, no pewnie niespecjalnie jakiś fan zieleni, ale po prostu przeciwnik polityczny, zaskarżył to decyzję do sądu administracyjnego i dzisiaj mieszkańcy wygrali, tak? I w tym sensie no, takie jedno władztwo, które panuje w samorządach, które boję się, że będzie panować teraz w ogromnej części kraju, nie będzie czymś dobrym, tak? Gdzie administracja rządowa, samorządowa na wszystkich szczeblach jest w jednych rękach. Wydaje mi się, że niestety do tego będziemy dążyć. No, to pytanie jest dość trudne, ponieważ każdy samorząd ma swoją własną specyfikę i temat kampanii wyborczej w Lublinie będzie się różnił na przykład we Włodawie, w Krakowie czy w Gdańsku. Jednak myślę, że może tutaj nastąpić
pewnego rodzaju konflikt na zasadzie samorządowców z PiS-u odnośnie władzy centralnej z Platformy. No, wpływy własne do samorządów zostały ograniczone m.in. przez podniesienie kwoty wolnej podatku, zwolnienie młodych z PIT-u i tym podobnych rzeczy. I przeszło to bardziej w stronę dotacji centralnych, czyli ze strony rządu. Tutaj między innymi to, jak pan wspominał, że PiS ma tendencje centralistyczne, to można wskazać między innymi ten punkt właśnie tam z Nowego Ładu, między innymi były przekazywane kwoty głównie mniejszym miejscowościom na rozwój. Teraz może zabraknie dopływu tych pieniędzy dla niektórych samorządowców właśnie w prawie tej. Właśnie tutaj chyba Hełm takim sztandarowym przykładem, że do Hełma płynęły bardzo duże środki i ten Hełm oczywiście się zmienił. Zobaczymy, jak będzie to właśnie po kolejnych wyborach samorządowych, czy już po uformowaniu się nowego rządu. To jest dobre pytanie. Ciekawe, jak politycy właśnie w Prawie i Sprawiedliwości będą tą retoryką grali w kampaniach wyborczych. Czy tutaj no, mieliśmy takie obietnice, ale brakuje nam pieniędzy na to i na to. Czy po prostu będą gospodarowali oszczędnymi dostępnymi środkami, po prostu będzie mniej inwestycji. Albo po prostu mylę się w tym momencie i środki nie będą wstrzymane, czy nie będą ograniczone. Naprawdę trudno powiedzieć. Ten dźwięk jest tutaj chyba zbędny, ale dobrze. To proszę pana, chciałbym słuchać, jeżeli pan mógłby tutaj podejść, chyba że... Może spróbujemy ten dźwięk, żeby to działało. Raz, państwo. Proszę, może trochę gorszy głos, ale nie będzie zamieszania co dnia postawię jeszcze na tym nie ma. Może pan się przedstawić, jak się... Ja mam na imię Tomek. I działalność Janka trochę przypomina działalność Bartosiaka, bo to Bartosiak kiedyś powiedział o czymś takim, że on zresztą zrezygnował z prezesury w CPK, tak? Bo tam się zderzył z tym betonem i z tą wieżą tak zwaną, gdzie wszyscy zajmują się tak zwaną grą statusową, jak on to opisał. I doszedł do wniosku, że najlepiej docierać właśnie do ludzi przez takie, przez Facebook, przez środki masowego przekazu, przez YouTube, gdzie mogą go ludzie po prostu tam subskrybować, tak? I doszedł do wniosku, że to jest najlepszy sposób, że im więcej ludzi będzie go słyszeć, widzieć, znać, tym bardziej władza będzie musiała się liczyć z tym, co ma do powiedzenia. I to jest może to, co powiedziałeś odnośnie tej sytuacji, że coś się zmieniło, ale nikt nie wie, co się stało, tak? Nawet taka sytuacja. I mam takie pytanie odnośnie tej sytuacji. Bo cenię sobie ciebie i jego. A jakie są jeszcze może jakieś inne metody docierania ludzi oprócz tych wszystkich mediów i sposoby na zmianę władzy, na wpływ na władzę, która rządzi, tak? To... Myślę, że jest, poza tym, które wymieniłem, że jest taka ogólnie teoria, na której jest takiego znanego socjologa, też polskiego komunisty, który umarł młodo w więzieniu. To jest, chodzi mi o Antonio Gramsciego, czyli długi marsz przez instytucje, tak? Czyli że z jednej strony, no ja też, Bartosiak jakby próbował tego entryzmu, wszedł, postanowił być w tych instytucjach, że tak powiem, oficjalnych, tak? I się to nie udało. Ja miałem podobną historię w tym sensie, że byłem radnym i dostałem bardzo, że tak powiem, bycie radnym mi specjalnie mi wyszło na zdrowie tak naprawdę i też nie miałem poczucia, że daje mi to takie narzędzie zmiany i wpływu na rzeczywistość, jak bycie po prostu gdzieś tam tym, nazwijmy to, rewolucjonistą. Ale jest jeszcze właśnie ta trzecia droga, mi się wydaje, czyli jednak budowanie niezależnych, nie wiem, czy akurat aż tak bardzo mi śledzę, ale wydaje mi się, że on też to robi, tak? Że tworzenie własnych instytucji. I różne to mogą być instytucje, różne to mogą być organizacje. Polska sieć ekonomii, o której tutaj mowa, czy nawet obserwator gospodarczy, który też jest świetnym źródłem informacji i często po niego sięgam, jeśli chodzi o taką niezależną i informację ekonomiczną, że to jest też droga, tak? Czyli że tworzenie organizacji, środowisk, tak? Ja pisałem doktorat w ogóle o tym, jak Donald Tusk zmienił polską politykę w latach 80. I tam jakby oni byli młodymi ludźmi, znaczy młodymi, 30-parolatkami, którzy chcieli zmienić rzeczywistość, tak? I oni poszli drogą, która też była drogą historycznie uwarunkowaną w Polsce, tak? Czyli poprzez budowanie intelektualnych środowisk.
Czyli buduje, oni jak nie wiedzieliście dokładnie, co oni chcą robić, dokładnie, znaczy w sensie jaką ideologię chcą wyznawać, dokładnie jeszcze nie byli tymi liberałami ani neoliberałami, byli po prostu młodymi ludźmi, którzy chcieli coś zmienić. I pierwszą rzeczą, którą oni uznali, dobra, to wydajemy pismo. Zakładamy pismo. Jeszcze nie wiem dokładnie, co będziemy robić w tym piśmie, ale ważne jest to, żeby wydawali to pismo, żebyśmy się spotykali, żebyśmy wymieniali się opiniami, żebyśmy tworzyli krąg towarzyski intelektualny, który potem będzie wehikułem do zmiany innych rzeczy, tak? Więc oni poszli tą drogą z jednej strony, żeby być Gramsciego, ale z drugiej strony właśnie historycznie uwarunkowano w Polsce, czyli budowy środowisk towarzysko-intelektualnych. Tak funkcjonowała zawsze polska inteligencja i wydaje mi się, że to jest też bardzo silne narzędzie, które ja na pewno bym chciał bardziej uskutecznić. No, więc może tyle, nie wiem, czy może coś chciałbyś jeszcze? Nie. Mogę dodać, że jeżeli chcemy zmienić władzę, to przede wszystkim powinniśmy chodzić na wybory, bo to najskuteczniejsza metoda. Oczywiście zachęcam również, będą możliwości do podejmowania własnego wysiłku. Oczywiście polityka w wielkich miastach to już jest de facto polityka i bez uczestnictwa w partii politycznej, czy bez poparcia partii politycznej, trudno jest się dostać na radnego. Jednak w mniejszych miejscowościach czy w mniejszych gminach, no to moim zdaniem polityki nie ma, jest bardziej aktywizm społeczny. Mm-hmm. Tak, ja mogę dodać, że w mieście Warszawy myśmy wystartowali, po prostu żeśmy odeszli 15 tysięcy z domu, pokaliśmy dobrze, że może przesadzę, ale 10 tysięcy odeszliśmy i zostaliśmy tym nierażeni, więc pewnie im próg, mniejszy samorząd, tym próg to też jest, wydaje mi się, mniejszy. Już tutaj Państwa widzę, natomiast ja też się głoszę przed Państwem, to teraz Pani oddaję Panu głos. Tak, dzień dobry. Janku, Twój wykład był o tym, dla Ciebie są potrzebni rewolucjoniści w miastach. Powiedziałeś kilka przykładów, one też były trochę na zasadzie sprzeciwu przeciwko tym działaniom. Natomiast ja mam takie pytanie, jakie rewolucje są miastom według Was potrzebne? Tak, bo rewolucje się tu na to są potrzebne, natomiast jakie są takie koncepcyjne rewolucje przed nami? Dziękuję. Dla mnie pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to jest planistyczna. Znaczy, żyjemy w takim żyjemy w totalnym chaosie i z tego chaosu wołania są zwycięża najsilniejszy. I za tym idzie mnóstwo innych rzeczy, bo za tym idzie nieszczęście środowiska naturalnego, idzie za tym upadek transportu publicznego, za tym idzie mnóstwo innych rzeczy, korupcja, tak, jakiś chaos, to wiadomo, że jak jest mętna woda, to jest więcej korupcji i tak dalej. Więc mi się wydaje, że my potrzebujemy na pewno pewnej rewolucji przestrzeni miejskiej, takim w sensie, jak jest powinna być zarządzana, jak powinny być podejmowane decyzje. Jestem bardzo ciekaw, może o tym jestem zbyt dużo w miejscu, ale jestem ciekaw, jak ta zmiana planistyczna, która została wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, wyjdzie, czy nie zostanie cofnięta też przez nowe władze, czyli zlikwidowanie WZ, które nas czeka de facto, i wprowadzenie planów ogólnych. Samorządy mają do 2026 roku się z tym uporać. Mam nadzieję, że to będzie jakaś rewolucja, która faktycznie przyniesie, tak jak mówię, tutaj pewnie ktoś może mądrzejszy pojęcie ode mnie, który bardziej się na tym zna, powiedzieć, ale to jest na pewno bardzo ważna rewolucja, którą ja tutaj widzę w takim, jakby omawiam się być na jedną rzecz, którą najbardziej tutaj stawiam, to jest to rewolucja przestrzenna, planistyczna. Ja tutaj wcześniej wspomniałem, że bardziej widzę trochę rewolucji niż rewolucji, jednak jeżeli miałbym wskazać na coś, co rzeczywiście potrzebuje rewolucyjnej zmiany, to przede wszystkim sposób myślenia samorządów w stosunku do jednostek z trzeciego sektora. Tutaj przeważnie jest tak, że samorząd widzi w organizacjach wroga i konkurenta, szczególnie wtedy, kiedy robi coś niekoniecznie moralnego, ale związanego z prawem. Wtedy można powiedzieć, że często takie organizacje chce się zepchnąć na margines i po prostu wykluczyć z życia społecznego czy publicznego. Wtedy jest niejako rywalizacja na tym poziomie, czy odmawianie do informacji
odmawianie informacji publicznej czy tego typu rzeczy, czy nawet po prostu torpedowanie pewnych wniosków o granty czy dotacje. Moim zdaniem samorząd i organizacje w trzecim sektorze mogą bardzo dobrze razem współpracować czy razem działać. Na przykład nasz działacz Stowarzyszenia Racja Jana Wyszewski w Łowiczu petycjami zdołał utworzyć Radę Biznesu w siebie w mieście, czyli organ doradczy do jednostki samorządu terytorialnego, gdzie przedsiębiorcy z miasta mogą opiniować pewnego rodzaju zmiany w samorządzie, bądź proponować własne. Nie odnoszę się tutaj tylko do takich rad biznesu, ale ogólnie, że przez jednoczenie się obywateli można wpływać przez pewien sposób na samorządy w różnego rodzaju działalności. Tylko przede wszystkim samorządy muszą dostrzegać obywateli właśnie współobywateli oraz tych, o których głosy zabiegają, a nie jako konkurentów czy przeciwników w ewentualnym albo w ogóle samych siebie, albo krzyżowaniu pewnych planów dotyczących samorządu. Dobry, panie Janu. Jestem obrońcą Góry Ciechowskiej, jak pan wie, dobrze. I powiedziałam, proszę państwa, jeżeli ktoś nie poprze obrońców Góry Ciechowskiej, to ten wybór w Lublinie nie wygra. To jest jedna rzecz, bo jest nas bardzo dużo. Jest nam bardzo dużo i nie mogę się zgodzić na to, że pan prezydent Żuk wydaje nasze pieniądze. Proszę państwa, mimo że ma 32 prawników u siebie w ratuszu, zapłacił teraz 105 tysięcy prawników. Jak my możemy się na to zgodzić? Nie ma żadnej tej prawy, bo pan Żuk rzuca na wystawę LGBT. 2 miliony, a proszę państwa, nie wiem, bo wchodzą na pewno w Górkach Ciechowskich o duże pieniądze chodzi. Nie wiem, kto to wziął te pieniądze, jak gdzie one poszły. Ale ja jako Łukasik, co leczą żołnierze mojego kuzyna, na pewno się nie poddam. Powiedziałem, że mogę być trzecim Łukasikiem, który tam może zginąć, a muszę znaleźć tych ludzi. Tak, proszę państwa, miała być zrobiona ekshumacja. Koniec października, listopada. Gdzie jest ta ekshumacja? Do kogo można mówić? Proszę państwa, znaleziono 40 całych szkieletów i 5 rozrzuconych. Proszę państwa, czy w polskiej telewizji było coś wiadomo? Tylko w Lubelskiej, prawda? Za granicą jest większa wiedza o tych montach, proszę państwa, które tu było popełnione. Ulica od Alei Kraśnickiej do ulicy Lubomelskiej, proszę państwa, jest cała w kościach ludzkich. Tak samo Górki Ciechowskie. My znamy, proszę państwa, 16 miejsc. 16 miejsc, w których są ludzie pochowani. Nie chce się tego robić i robi się głupoty. Buduje się plac, zabaw, proszę państwa, na grobach. Jak tak to może być? Proszę państwa, chodziłem, siedziałem, policję na mnie wzywano za to, że chciałem dać uczciwy pochówek tym ludziom, nie chcę dać. Powiedziałem, że zrobię, proszę państwa, festyn na Majdanku, prawda? W życiu bym tego nie zrobił, to pan prezydent Żuk uciekł ode mnie. No nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli obronimy te Górki Ciechowskie, bo my jako obrońcy się nie poddamy na pewno, będziemy walczyli dalej. A wygrać wybory na pewno by obrońcy Górek pomogli. Dziękuję bardzo. Brawo. No, to, że 20 lat, tak? Tak historia z Górkami Ciechowskimi. Ile? 23. No właśnie, więc to jest niesamowita historia. Tak, zaczęło się od sprzedaży tej działki, a prawo pierwokupu było. Prawo pierwokupu i dziwnym trafem nie skorzystali, tak? Eco Investment najpierw kupiło, tak dobrze pamiętam. Później to było prawo pierwokupu, ale prezydentował i teraz kupiło to. No właśnie, a teraz tak jak pan mówił tutaj, dziesiątki tysięcy wydaje się na kancelarię prawne z Warszawy, żeby skarżyć korzystne wyroki dla miasta. No to jest dla mnie sytuacja nieprawdopodobna, no ale tak samo było w Warszawie, tak samo było w Warszawie, gdzie
była komisja weryfikacyjna, komisja odzyskiwała nieruchomości, które miasto, że tak powiem, oddało nielegalnie i prawo Trzaskowski czekał korzystać na siebie decyzję. No i teraz pytanie jest po prostu, no, to nie jest pytanie do mnie, bo ja nie jestem, jak trzymam kciuki, tak? Jak zbudować reprezentację samorządową czy taką koalicję, żeby faktycznie do tych zabudowy tych górek nie doszło. No, nie wiem, co mogę powiedzieć. No, bardzo tutaj potrzebne są rewolucjoniści, tak jak pan Łukasik, bo jest miejskim rewolucjonistą, jeśli mogę tak powiedzieć, obrońcą. Jest was bardzo wielu i jest to naprawdę imponująca historia, która jest moim zdaniem super inspirująca i wierzę głęboko, że zwyciężycie, ale na pewno trzeba podejść do tych wyborów samorządowych poważnie i wymyślić strategię, czy to ma być właśnie, czy to ma być entryzm, czyli wejść radnymi do klubów, które wejdą do Rady Miasta, czy wymagać, nie wiem, czy budować na zewnątrz ten nacisk, czy podejść z różnymi metodami, tak? Nie wiem. Ale wydaje się, że tutaj te rady są kluczowe. No nie wiem, jak jest w Lublinie, tylko że w Warszawie problem jest taki, że trzeba mieć 15% głosu, żeby wejść do Rady Miasta. Więc to jest jakby, to jest tak duży jest próg wejścia dla ludzi, którzy nie są, że tak powiem, w politycznym układzie, że tego się zrobić łatwo nie da. Więc ja mogę zadeklarować tylko, że jeśli ja mogę czymkolwiek pomóc, to ja bardzo chętnie wam pomogę i będę przyjeżdżać do Lublina, więc na mnie możecie na pewno liczyć i tak, i trzymam was w tym prawie. Ale powinienem zrobić odcinek potem na YouTube, więc jak ktoś by chciał napisać mi z powodu napisać scenariusz do odcinka, to bardzo proszę o pomoc, bo myślę, że jest to super historia. No tutaj co się dzieje w Lublinie pokazuje patologię właśnie dużych miast, bo nie samorządowi, gdzie próg wejścia jest naprawdę duży. Dlatego mówiłem, że w dużych miastach też jest polityka, a w tych mniejszych aktywność lokalna. I uważam, że tutaj najskuteczniej byłoby ubierać wpływy na komitety wyborcze w najbliższych wyborach, ponieważ chyba dopóki prezydent Żuk się nie zmieni, to chyba i Unia również się nie zmieni. I to jest naprawdę bardzo smutne i przerażające, że de facto organ czy osoba, która miała reprezentować miasto, jego interesy, interesy mieszkańców, de facto walczy przeciwko nim. Ale reprezentuje interesy deweloperów, którzy też są mieszkańcami, to podkreślają mieszkańcy. Deweloper też człowiek, jak nie wiadomo. Na przykład ściągają kibiców różnych, bo przecież deweloper jest do miasta. I ma potrzeby swoje też do miasta. Bo obiecano na stadion śródlądowy, który nie wybuduje się. Tak, drugi teraz przytuje w Brzuszu, więc to jest też bardzo mocno karta przetargowa, więc a nasze TVP jest nam sponsorem. No to jak my przychodzimy na przykład na spotkanie na dom walcząc w grupie grzechowskiej, to nas przychodzą kibice, którzy nie wiedzą nawet o co chodzi. Po co zostać za i nam są, ale są po to, żeby być. Masówki jak w PRL-u. Robotnicy przychodzą. Tak, rozproszenie prezydenta, a nie TPP. Ja uważam, że mimo wszystko deweloperzy są potrzebni, tak? Mimo wszystko. Dokładnie. Miasto powinno być od tego, żeby wyrównać stopień interesów między obywatelami, mieszkańcami, a deweloperami. Deweloper praktycznie zawsze zarobi, tak? Może mieć tego pewność, ale pewne rzeczy istotne dla społeczności lokalnej mogą raz na zawsze zostać utracone. Więc to też jest to, co ja powiem, przypomnieć plan zgospodarowania. Może w tej chwili. Szanowni Państwo, mamy bardzo duży problem, ponieważ tutaj niewiele się zmieni, ja nie jestem tak optymistyczna jak Adam, przez te właśnie progi, wejścia i tak dalej, że jesteśmy, rozmawiamy z różnymi aktywistami, nie mając bardzo siły też, szczerze mówiąc, po ostatnich wyborach, kiedy ludzie nie byli jeszcze gotowi, to znaczy mieszkańcy nie byli jeszcze gotowi na ruch miejski i to było ewidentne. I to też niestety może być bardzo duży problem, bo teraz nie każdy ma jeszcze w sobie tyle siły, żeby wykrzesać, to trzeba naprawdę dużego poświęcenia, tak jak Janek mówił, praktycznie zrezygnować ze swojego prywatnego życia, z pasji. Tak z ciekawości powiem Państwu, że ja 8 lat to robiąc, nigdy w serialu żadnego nie obejrzałam, bo nie wiem kiedy. Siedzę w literaturze wojennej i szukamy właśnie tych miejsc pochówku.
do 4 rano. I trudno, no, tak jest, powiedziałam A, to powiem B. Natomiast nie jest to takiego psiu. I bardzo nie podobała mi się pana, która wypowiedź, znaczy nie to, że mi się nie podobało, nie zgadzam się z nią do końca, bo o ile można sobie mówić, Janek też to mówiła, może to nie dotarło, mówić o tym, że w jakimś konkretnym miejscu PiS robi syf, albo PO robi super, albo odwrotnie, to tak naprawdę nie robimy cały czas razem, mamy tego pełną świadomość, tylko przed mediami udają, że nie robią razem. I pan pyta, co, że tak ci obsadzili stanowiska, a tam ci nie wiadomo, co zrobią. Pierwsze, co zrobią, to wywalą tamtych, starzą swoich. Tutaj nie ma możliwości zmiany, tylko i wyłącznie włączenie w proces rządzenia miastami, które nie powinno być areną polityczną tak naprawdę, tylko powinny na korzyść miasta funkcjonować i działać, a także mieszkańców i tych deweloperów, którzy są uczciwi. Nowe jakieś środowiska, tylko i wyłącznie. To nie jest skąd je wziąć. I na pewno nie jest tak, że tylko PiS jest tego. Na przykładzie Lublina, ja jestem akurat apolityczna, ale z nimi współpracowaliśmy więcej. Rozmawialiśmy ze wszystkimi, naprawdę z każdym politykiem indywidualnie lubelskim. Spędziliśmy sporo czasu. Czasem chciał, czasem nie chciał, ale my chcieliśmy, więc i tak spędziliśmy. I to, co zobaczyliśmy, jest przerażające, bo w Lublinie na przykład PiS-owcy nauczyli się mnóstwa o ekologii, tak? O kanałach przewietrzających, o smogu i tak dalej. I oni na niektórych terenach miasta występowali jako prawie naukowcy. I to mi się niesamowicie podobało, że oni potrafią się nauczyć i rozumieć, tak? Jeżeli wiedzą, że za czymś są. A ze strony PO, tam są ludzie zajmujący się zwierzętami na co dzień, którzy nie zauważają chomika i europejskiego, najcenniejszego naszego zwierzaka, które ginie, obracają głowy i w ogóle nie chcą o tym rozmawiać nawet. Także proszę nie mówić, że jedni są dobrzy, drudzy są źle albo odwrotnie, bo to jest totalna bzdura i to jest w ogóle abstrakcja. I możecie sobie myśleć jako młodzi, ja już jestem starsza z tym troszkę i stałam się niechcąca aktywistką, więc 30 kilku lat, już mam 45, końca nie widać, tak? I wcale mnie to nie cieszy, bo mi dzieci urosły, synek ma 8 lat, ja praktycznie oprócz tego, co muszę, to nie miałam czasu z nim spędzać czasu, tak? Tyle, że on będzie ze mną. Co jest wykorzystywane przez dewelopera i całą tamtą stronę, że męczy dziecko, że pokazuje jego twarz i tak dalej. No chcę z nim przebywać, bo muszę go brać, tak? Na niektóre spotkania, które są otwarte, ponieważ inaczej go nie widziałam, tak, prawda? I to nie jest taki koprzyk. Ja nie mówię tego, żeby się skarżyć, tylko żebyście państwo popatrzyli z góry obiektywnie na to, że my potrzebujemy ludzi. Konkretnych ludzi, którzy mają twarde, kręgosłupy moralne, poglądy i wiedzę zadowalającą na jakimś poziomie ludzkim, bo mnóstwo rzeczy jest teraz już wiadomych. Zupełnie inaczej się do smogu podchodziło 10 lat temu, byśmy musieli przekonywać, że on w ogóle jest, bo ludzie nie wierzyli, łącznie z dyrektorem WIOŚ-u, który mówił nam, że tak było zawsze, żebyśmy się w ogóle nie stresowali i że wartości na budynku nie będzie wyświetlą, po co to komu wiedzieć, tak? No dobra, nie ważne teraz już, ale abstrahując, zależy to od konkretnych osób i ludzi, a nie od łatki, którą sobie przypięli, wchodząc do jakiejś partii, chcąc się przepchać dalej do koryta. Taka jest prawda. Na początku nie zawsze są społecznikami, są przykochani, otwarci, wszystko jedno z jakiej są partii, ale po jakimś roku mniej więcej im przychodzi i stają się betonem niemyślącym i nie pokazującym swoich myśli i swoich poglądów, tylko reprezentujących daną partię, co na przykład w Polsce całokrajowo poskutkowało, kiedy państwo patrzą na to, co PiS robi i robił. Natomiast w tych lokalnych strukturach zapewniam państwa, że w Lublinie było zupełnie odwrotnie. To PO zachowywało się 100 razy gorzej niż PiS-owcy, byli betonem, odwracali się plecami, uciekali, robili knuli, wyrzucili nasze głosy też do kosza z petycji ponad 5,5 tysiąca. Przez rok w ogóle śmiejąc się, że jej nie było, potem udowodniając nam, że rzekomo złożyliśmy nie petycje, tylko wnioski o 7 lat, spóźnione wnioski do planu zagospodarowania z 2012. Także słuchajcie, wszystko politycy mogą co sobie chcą, głównie tym, że pan Kowalczyk zamyka drzwi i przytrzymuje klamkę, żebyśmy nie weszli na spotkania. Tego typu sytuacje też były. Poniżanie nawet naszych gości, księdza profesora na przykład mieliśmy na jednym ze spotkań w Raduszu, który nie chcieli go dopuścić do głosu, jak dopuścić, no dobra, jak pan musi, to niech pan już mówi. Także wiecie, naprawdę tu chodzi o ludzi konkretnych, a nie o partię. Natomiast czy społeczeństwo jest na to już gotowe, czy nie? No ja w śmie wątpię, że w ogóle nie jest.
I strasznie mi z tego powodu przykro, bo jeżeli przegramy, to właśnie przez tą obojętność mieszkańców, którzy oczywiście mogą lubić naszą działalność bądź nie. My wiele błędów też zrobiliśmy i zachowywaliśmy się czasami grzecznie, ale gdyby ktokolwiek z Państwa te 15 godzin czekał na swój głos i powiedziano mu bezpośrednio przed zabraniem tego głosu, że ma 3 minuty na to, żeby składał, a wcześniej na przykład przez 5 lat na każdym spotkaniu mówił, że dzisiaj o tobie rozmawiamy, jak będzie czas, to porozmawiamy. I jest to konkretne spotkanie, oni nas ograniczają i nie chcą dać niektórym w ogóle czasu, a niektórym 3 minuty, podczas gdy wy macie już materiałów i wiedzy kilometry, tak? I śmieją się w twarz, więc ja nie lubię polityków, których zaczynają już teraz, nie szanuję ich. I takiego podejścia, jak pan prezentuje, że tylko jednostronnie, albo kogoś oskarżać, albo coś tam, wydaje mi się to dziecinne. Ale to jest moja opinia. Wiem, że polityka troszkę na tym polega, że tak się tam, wiecie, jedno to, drugi tamto i w ogóle się kładać, ale to jest zupełnie nikomu niepotrzebne i szczerze mówiąc żenujące. Z mojego punktu widzenia. Chciałabym, żebyśmy mogli wybrać, bo tutaj chodzi o przyrodę, o powietrze, o wodę, to takie podstawowe rzeczy. Winę się nie angażujemy, no ale nie możemy na wszystko też, tak? Czasem komuś tam pomożemy, czasem nie. Mnóstwo ludzi z całej Polski potrafi zadzwonić, napisać, zapytać, jak się coś tam załatwia. My tego wszystkiego musieliśmy się uczyć sami. Czasem nam ktoś pomógł, jak Janek, czy jak pan Męcko, czy dziewczyny z Krakowa, siostry Rzek. I to bardzo była wielka pomoc. Natomiast nie mieliśmy żadnych funduszy na to wszystko. Jeżeli zbieraliśmy jakiegoś prawnika, to wśród sąsiadów spacerujący błagają o kasę. I kolejna rzecz, ostatnia już, referendum. U nas mamy te referendum, ponieważ to w ogóle nie było żaden demokratyczne, to nie było narzędzie demokratyczne w naszym przypadku. To była ostatnia z propozycji prezydenta w wyborach przed wyborami prezydenckimi, kiedy rzucił to już tak na odchodne. Z nikim nie konsultował, czy to jest potrzebne, czy nie. Wcześniej był panel obywatelski za 200 tysięcy złotych i ponad 95% panelistów opowiedziało się za tym, że górki były niezabudowane. I on to mocno po prostu, tak? I zrobił później referendum za kolejne tam pieniądze, już prawie pół miliona złotych. Całe miasto się ruszyło i rzeczywiście frekwencja wokół górek, 100 tysięcy osób mieszkających, część z nich przyszła i zagłosowała. Dzielnic bezpośrednio przy górkach, ze Słowina, Botanika, Wieniawy, Czechowa, jednego i drugiego, Koli i na Tatarach też. U nas frekwencja była blisko 50-60%, a głosy przeciw zabudowie 75%, nawet 81%. Także tutaj nie było wątpliwości, tak? To, że ktoś nad zalewem 10 km dalej nie poszedł, albo jedyna komisja, w której byli za zabudową, to było też kilka dobra, mówię tak, słuchajcie, także też śmialiśmy się troszkę, bo to jedyne, gdzie udało mi się to psychiatryczne szpitalne zatrudnienie. I tam rzeczywiście oni grali, ale to też nikomu nie dało do myślenia. Deweloper zinterpretował to jednoznacznie, że większość nie chce po prostu parku, ale chce bloków, nie? I to są abstrakcje. Także referendum w momencie, kiedy deweloper ma nieograniczone środki finansowe, zrobił 7 rodzajów billboardów, było ich 200 sztuk w całym mieście. Zrobił reklamy kinowe, 10 minut było gadane, że jesteśmy głupiutcy, jesteśmy, bo nie wiemy, że bloki są w mieście potrzebne, a że oni robią park, a nie budują bloki. W kinach, w gazetach, billboardy, no to pamiętacie pewnie, jeśli jesteście z Lublina, jak to było zmasowane. Wydali na to kilkaset tysięcy złotych, a my nazbieraliśmy na crowdfunding. No, w Lublinie też jest trochę biednie z tymi zbiórkami, tak? Mieliśmy 5 tysięcy, a 1000 jeszcze zarozdzieliliśmy i wygraliśmy. Ale gdybyście wiedzieli, ile to kosztuje, zresztą pewnie część z was się włączała być może, ile to kosztowało ludzi organizujących wszystko siły i czasu. Ja na przykład zrezygnowałam z pracy zawodowej, tak? Od razu mówię. Jestem pilotem, jestem przewodnikiem i biorę raz na miesiąc zlecenie, żeby nie pozapominać i żeby zrobić sobie przyjemność mężowi, że jednak idę gdzieś tam do pracy. Natomiast, bo nie jest łatwo, bo w domu, muszę wam powiedzieć, możecie się domyślać. Oczywiście mam swoje obowiązki i troje dzieci, natomiast na pracę zawodową więcej niż tam 5-6 wycieczek w roku nie mam czasu. I to jest dla mnie straszne. Wolałabym pracować, mieć kasę, wolność, obejrzeć sobie te seriale i tak dalej. Ale tak jak mówię, jestem osobą, która jak powie A, to mówi też B.
I choćbym, nie wiem, choćbyśmy mieli 100 jeszcze kłód pod nogi rzucone, to i tak mamy to kontynuować, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby taka niesprawiedliwość sobie leżała obłokiem i żeby ktoś sobie krzyż postawił i powiedział: idźcie sobie stąd, tak? Już przygraliście. Podejrzewam, że oni zbudują te bloki, tak czy inaczej, ale to będzie 7 lat, 8 lat i życzę im, żeby jak najwięcej po drodze namartwili się, tak jak już się martwili. Tylko tyle. Nie życzę komuś bardzo, bardzo źle, ani nawet politykom. Natomiast byłoby fajnie, gdyby się nawzajem wszyscy tam potrząsnęli i opewnęli, o tak wam powiem, bo to jest przerażające. Przekażę już politykę. Dziękuję za głos. Ja tylko ze swojej strony, jeżeli mogę, to dodam, że... Ja o tyle emocje, że jakby tej chwały dyskusji i no rzeczywiście pozwolę sobie na jakieś tam zabranie głosu. Może moja perspektywa jest naiwna, natomiast no, w moim środowisku gdzieś tam taka perspektywa jest i po prostu też byłem ciekawy. Rozumiem. Przekazuję pani głos. Jeżeli można, to ja chciałbym tylko powiedzieć, że się w zupełności z panią zgadzam, co jest tak zwana żelazna zasada oligarchizacji władzy i opozycja, czy nowi ludzie w polityce zupełnie mają inną perspektywę, jak dojdą do władzy, czy to lokalnie, czy centralnie, to zupełnie inaczej. I to ja oczywiście nie mówię, że jak zwiększymy społeczną kontrolę jednostek samorządu terytorialnego, to będzie wszystko wspaniale, cudownie, nie będzie żadnych patologii, oczywiście, że nie, patologie będą tylko zawsze, co za właśnie, jak pani powiedziała, zależy od osoby, która będzie na tym stanowisku. A w kampanii wyborczej bardzo trudno jest określić, jaka ta osoba naprawdę jest. Chciałem bardzo wam podziękować za nasz udział. Niestety nie udało się wszystkim podziękować, bo niektórzy już opuścili salę, ale Państwu przede wszystkim też bardzo dziękujemy za dużą frekwencję, za to, że Państwo przyszli na spotkanie. Mam nadzieję, że są Państwo usatysfakcjonowani choć po części z dyskusji, z tego, że padły tutaj różne głosy. I deklaracje. Więc jeszcze raz dziękujemy. Dzień dobry.